Nie wolno zapewne lekceważyć epidemii koronawirusa i należy liczyć, że postępujący proces szczepień spowoduje jej zakończenie. Jednak do tego czasu warto także diagnozować inne schorzenia i pomagać osobom z zagrożeniem życia, także z innych przyczyn. Niestety dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie dr Wojciech Konieczny mówi nam, że wskutek podjętych decyzji na poziomie województwa jego placówka nie może realizować w pełni swoich zadań. W naszym szpitalu niestety jest niezrozumiała decyzja wojewody śląskiego, który nasz oddział intensywnej terapii pozostawił jako oddział covidowy, natomiast oddział w szpitalu na tysiącleciu przesłał do nas pacjentów, mówiąc, że już przestają leczyć COVID-19. Teraz się dowiedziałem, że podobno to nie jest tak, tylko tam jest jakiś remont. No, remont na oddziale intensywnej terapii w trakcie epidemii koronawirusa, gdzie każdy ten respirator i tak dalej jest potrzebny. No, to jest jakaś dziwna sytuacja. W każdym razie, wracając do naszego szpitala, no jest szpitalny oddział ratunkowy, jest oddział udarowy, są oddziały zabiegowe, a nie ma OIOM-u dla tych ludzi, bo taka jest prawda. W normalnych warunkach natychmiast taki SOR powinien być zamknięty, który nie dysponuje na zapleczu OIOM-em dla pacjentów, którzy wymagają nagłej interwencji. Natomiast teraz ta sytuacja zostaje utrzymana. No, zobaczymy, no jeżeli tych pacjentów przybędzie covidowych, to po jakimś czasie to będzie inna sytuacja, ale teraz przez parę tygodni no mamy tak jak mamy. Rzeczywiście my obserwujemy oczywiście większą ilość zgonów. Mogę powiedzieć, że w szpitalnym oddziale ratunkowym w zeszłym roku zmarło 154 osoby, a w roku poprzedzającym 98, więc taki jest przyrost tych zgonów, a tylko część z nich oczywiście jest spowodowana koronawirusem i ten wzrost nastąpił w ostatnich miesiącach. Także no tutaj załamanie tego systemu opieki zdrowotnej dla pacjentów innych niż z COVID-19 no jest ewidentne, występował i w moim odczuciu nie musiało tak być, gdyby zachować zasadę tak zwanych szpitali jednoimiennych, czyli starać się jednak zachować większą liczbę łóżek dla pacjentów niecovidowych. No ale sytuacja jest taka, jaka jest decyzją, no właśnie powiedzmy rządzących.